w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na film, który otwiera naszą serię, którą byliście bardzo zainteresowani, o sprzątaniu, organizacji, lifehackach życiowych i nie tylko. Dzisiaj postaram się Wam przekazać parę moich pomysłów, które ułatwiają mi życie. Może czymś się zainspirujecie, coś sobie podpatrzycie. Może też macie jakieś swoje propozycje i podzielicie się nimi w komentarzach. Zawsze na pewno nam pomagają takie Wasze rady. Słowem wstępu chciałabym zacząć od tego, że w dobie naszego dzisiejszego świata, w dobie internetu, w dobie Instagrama, TikToka i wszystkich platform, możemy się zgubić. To, co wygląda idealnie na zdjęciach, wcale nie działa w tym naszym realnym świecie. Czasami idealne rozwiązania wcale nie są praktyczne. Ja jestem perfekcjonistką i miałam z tym problem w pewnym momencie. Chciałam, żeby wszystko było takie idealne. Walczę z tym nadal, ale odkąd wdrożyłam taką zasadę, coś, co wygląda głupio, ale działa, wcale takie głupie nie jest. W tej naszej organizacji ma sens, po prostu ma sens i ułatwia nam życie. Jeżeli nie oglądacie, to wiecie doskonale, że ja jestem takim typem osoby powolutku, pomalutku, aż do skutku i nie rzucam się z motyką na słońce. Nie stwierdzam, dobra, dzisiaj ogarnę tą kuchnię. Po pierwsze, nie mam tak za bardzo na to czasu. Po drugie, nie chce mi się tego wszystkiego robić. A po trzecie, wiem, że jeżeli zacznę 3 szafki, to już kolejne będę robiła, no odwal się. Przeraża mnie ta perspektywa ilości. Daję sobie zazwyczaj czas na sprzątanie kuchni, powiedzmy miesiąc. W tym miesiącu zakładam, że posprzątam większość kuchni. Jeżeli posprzątam całą kuchnię, jest idealnie. Jeżeli nie posprzątam tej kuchni, to też się nie biczuję za to, bo też miałam takie okresy w swoim życiu, że się biczowałam, że tego nie zrobiłam, tamtego i po prostu leciałam na oparach. To nie ma sensu. Zaczynam od małych kroków, czyli na przykład dzisiaj posprzątam jedną szafkę w międzyczasie tak zwanym, bo ja bardzo dużo rzeczy robię w tak zwanym międzyczasie. Dzisiaj sobie posprzątam 3 szafki. To będzie dużo i w sumie będę zadowolona z tego efektu. Dzisiaj mam trochę więcej czasu, posprzątam lodówkę i piekarnik. Albo tylko lodówkę, a piekarnik, bo to już będzie za dużo. Więc staram się dzielić tą pracę, tak samo jak, nie wiem, myję okna. Mam też taki plan swój, który wdrażam w życie i on mi pomaga. We wtorki i w soboty myję podłogi. Rezerwuję sobie 3 godziny i przez te 3 godziny odkurzam. Potem myję podłogę. Jak myję podłogę, to już mogę sobie coś puścić, czegoś posłuchać, jakąś książkę, mogę sobie włączyć jakiś wykład, bo bardzo często też takich wykładów słucham. Mogę zadzwonić do kogoś i porozmawiać w międzyczasie, jakby podtrzymać te relacje. Umyję lustra, dni, kiedy myję łazienkę, zmieniam też pościel i tak dalej, i tak dalej. Można to sobie rozplanować, to jest w sumie bardzo fajna sprawa. Typu zakupy, też wydajemy wtedy mniej. Bardzo pomocna sprawa dla mnie, bo wiem, że dość sporo osób się zawsze śmieje, że ja kupuję jakieś zakupy, pasy, że te prezenty, że kupuję ewentualnie to będzie na prezent i tak dalej, ale słuchajcie, przez to, że ja kupuję takie rzeczy i kupuję je na promocjach, wydaję mniej pieniędzy, bo kiedy jest taka potrzeba, że gdzieś idziemy, ja mam dzieci, więc zawsze są jakieś urodziny, jakieś wyjścia, wyciągam to, co mam w swoich zapasach, nie wydaję tak dużo, bo wiem, że to było na promocji, wiem, że to sobie przygotowałam wcześniej i teraz jest idealny moment na to, żeby to wykorzystać. Albo na przykład zapasy, które robię sobie w spiżarni, czy jeżeli ktoś nie ma tyle miejsca, to w jakiejś szafce. Stwierdzam, dobra, to kupię sobie 2, ewentualnie będzie na później, nie będę musiała w ostatniej chwili jechać i kupować w jakimś sklepie, który ma droższy majonez, ale w tym momencie muszę go kupić. Albo jakąś chemię, jak kupuję, to też staram się kupować więcej, czy ręczniki papierowe też staram się kupować. W akcji, tak jak Wam wspominam, to już wiecie, one bardzo fajnie chłoną, są w dobrej cenie, na dłużej mi starczają i finalnie płacę mniej. Na przykład tutaj mam taką szafkę, nie wygląda to idealnie dobrze, ale działa, po prostu sprawdza się i nic innego mi tutaj nie przyszło do głowy. Oczywiście to wygląda jak duży bałagan, ale wszystko jest pod ręką, można to wyjąć, można to sobie przetrzeć, wziąć od razu wszystkie przyprawy i tyle. Jestem w ogóle fanką absolutną prania i zmywarki, pralki i zmywarki. Jeżeli chodzi o pralkę, to staram się myć w niej, prać wszystko, co można prać. Czyli na przykład podkładki. Od czasu do czasu wsadzam do pralki podkładki, te są z Sinseya, bardzo je lubię. Właśnie przed chwilą je wyjęłam z pralki, dzisiaj jest bardzo ciepło, więc też staram się zawsze wykorzystywać takie momenty, takiej pogody. Siedzę przed komputerem i sobie myślę, dobra, no dzisiaj jest bardzo ciepło, to wypiorę koce, wypiorę ręczniki, które miałam wyprać. Tak samo piorę mopy. W ogóle nie zajmuję się tym, żeby płukać go w tym wiadrze, po prostu wsadzam takie rzeczy do pralki.
nastawiam wysoką temperaturę i tyle. Koniec, kropka. Staram się wykorzystywać takie rzeczy jak oczywiście tanią chemię, dobrą tanią chemię, bo takie są. Na przykład ten produkt z Action do toalety, on świetnie się sprawdza. Wiem, że są różne podejścia i ja to absolutnie szanuję, że ktoś jest totalnie eko i tylko używa takich ekologicznych rzeczy czy naturalnych rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam czystej toalety właśnie bez jakiegoś takiego płynu, więc on mi się fajnie sprawdza, jest tani, bo kosztuje 3,99 około 4 zł. Można go wykorzystać, jak mamy jakieś zabrudzenie też do odpływu, do łazienki. Kupuję więcej, na przykład 2 sztuki, żeby mieć zapas, bo później nagle nie mam, kończy mi się, nie wiem, przychodzą goście, czy tam potrzebujemy posprzątać. No i oczywiście nagle się okazuje, że musimy kupić droższy. Jeśli chodzi o takie naturalne rzeczy, to wykorzystuję sodę i ocet. Bardzo lubię to połączenie. Nie każdy wiem, że jest fanem, no bo to się neutralizuje, ale ja uważam, że to świetnie doczyszcza. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa, na przykład do owoców. Ja owoce właśnie myję w sodzie i occie. Na bardzo krótko to wstawiam. Naprawdę dodaję trochę sody. Ostatnio na przykład kupiłam śliwki i winogrona. One zawsze mają taką specyficzną maść na sobie. Taki nalot. Dosłownie na chwilę, no nie wiem, 30 sekund. Mamy bardzo spryskane te warzywa. No i to też się świetnie sprawdza do sprzątania. Ja najczęściej zlewu w kuchni. Świetnie się sprawdza ocet do szyby prysznicowej. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami i tylko używacie naturalnych produktów, to też naprawdę można tym świetnie posprzątać. Ja absolutnie tego nie neguję i nie komentuję tego. Respektuję absolutnie takie wyjścia. No i koszyki. To jest idealna dla mnie organizacja. Ja mam bardzo dużo koszyków w szufladach, w łazienkach. Wystarczy ten koszyk wyjąć, przetrzeć i też zaoszczędzamy sobie czas. Nie musimy tego wszystkiego wyjmować, przebierać, co się kurz zbiera. To, co jest w koszykach, na przykład gumki, też piorę z tego koszyka, w którym mam w łazience gumki. Staram się to odświeżać. Wyjmuję ten koszyk, nie wiem, herbaty mam w takich koszykach, dzięki temu wyjmuję koszyk i przepłukuję tylko ten koszyk, bo zawsze z tej herbaty się coś tam wysypuje i nie mam całej szuflady zabrudzonej. Staram się mieć porządek i nie za dużo rzeczy w takich szufladach tutaj w kuchni. Zaraz Wam to z bliska pokażę, tak? Talerze. Wszystko staram się, żeby było pod ręką. Jakieś pojemniki, nasiona chia, pojemniki na sól, pojemniki na cukier. To się wszystko zawsze wysypuje w tych paczkach. Później musimy sprzątać te nasze szafki. Potem przychodzą nam mrówki i tak dalej, więc staram się tak organizować tą moją kuchnię i tą moją przestrzeń, żeby zaoszczędzać sobie po prostu pracę. Notabene te pojemniki są z Sinsy, ja wszystko, co będę mogła, Wam zostawię pod spodem. Teraz Wam pokażę, mam taką szafkę na garnki, bo kiedyś robiłam room tour kuchni i zapomniałam Wam chyba tej szafki, bo coś tam się w montażu rozjechało pokazać. To jest tutaj ta moja szafka na przykład, wysuwana, więc raz, dwa, trzy, może to nie wygląda idealnie, perfekcyjnie, dziewczyny, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale działa. Tak samo jak na przykład szafka z talerzami, też wszystko mam w jednym miejscu. Wiem, że to może fajniej by wyglądało w przezroczystych tych szafkach, które mam na górze, ale to jest praktyczniejsze po prostu. Też w ramach takiej organizacji staram się zawsze na przykład mieć przygotowane rzeczy na zupę albo na jakiś obiad, żeby też nie spędzać nad tym nie wiadomo ile czasu i nie robić tego na szybko, bo oczywiście nagle wszyscy są głodni, tylko staram się to organizować trochę wcześniej. Niektóre rzeczy mam zamrożone, jak na przykład coś tam gotuję, powiedzmy, nie wiem, sos do spaghetti, to trochę mrożę, żeby mieć na kolejny dzień, albo jakiś gulasz, czy jakieś zupy można mrozić, czy jakieś kostki rosołowe, zrobię rosół i mrożę te kostki, obieram sobie na przykład dzień wcześniej, albo robię w międzyczasie coś, obierając to, nie wiem, słucham, rozmawiam, załatwiam coś. To zajmuje naprawdę chwilę, a bardzo nam pomaga kolejnego dnia przy organizacji obiadu. Kolejna rzecz to są zmywaki. Ja już Wam wspominałam w poprzednim filmie o tych zmywakach, to jest Scrub Daddy. To jest zmywak, który, taka gąbeczka, którą ja na początku, jak ją kupiłam, kupiłam 2 sztuki, chyba w TK Maxie znalazłam, i jedną oddałam mamie i stwierdziłam, nie no, co za dziadostwo, mamo, spróbuj, może Ci się sprawdzi. Ale po chwili, jak już miałam wszystkie zmywaki, które mi zupełnie nie działały albo się szybko ścierały, stwierdziłam,
Jakie to jest świetne. Ten zmywak to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ on pod wpływem ciepłej wody staje się miękki, pod wpływem wody zimnej staje się twardy i można świetnie nim wyczyścić. On w ogóle nie rysuje żadnej powierzchni i uwierzcie mi, na przykład okna, jakieś framugi, drzwi, szyby prysznicowe, gdzie mamy ten nalot, to się świetnie, słuchajcie, sprawdza. Naprawdę rewelacyjnie, ja pokochałam te gąbeczki. To jest Scrub Daddy, a jest też Scrub Mami. Z jednej strony ma ten zmywak, a z drugiej strony ma taką gładką powierzchnię, że można to wyczyścić. Uważam, że to jest naprawdę warte zakupu. Można użyć tutaj każdą chemię, jaką tylko sobie wymarzycie, jaką tylko macie potrzebę. Jest to gąbeczka, która ma takie uśmieszki. Można wsadzić jakąś łyżkę, żeby ją doczyścić, jakiś nóż, czy można wyczyścić bardzo fajnie kran w łazience, bo tam też się zbierają jakieś zanieczyszczenia, dotrzeć do tych miejsc, o może tak. I też to piorę w pralce. Absolutnie, zaoszczędzam sobie czas i do szyby prysznicowej też wykorzystuję od niedawna całkiem, mimo że to jest jakby hak od zawsze suszalny, ściągaczkę. To też mi bardzo pomaga, bo ułatwia mi przyszłe sprzątanie. Takie rzeczy. Taki lifehack, jeżeli chodzi o organizację, to znowu pojemniki, pojemniki, pojemniki. Ja mam tutaj akurat w pralni takie pojemniki. One są z Sinsea, ja też Wam zostawię linka. Świetnie mi się sprawdzają. Staram się prasować wtedy, kiedy muszę, a jeżeli nie muszę, to używam żelazka w sprayu. To jest też kolejny mój lifehack, który zaoszczędza mi bardzo dużo czasu. Ten Lenor jest świetny. On jest dostępny w internecie, w Dealsie. No, bywa, że jest w innych sklepach, ale ja go widziałam tylko w Dealsie. No i oczywiście internet na Allegro. Ja lubię najbardziej ten niebieski. Też staram się w Action kupić taki odplamiacz, vanish. Bardzo fajna sprawa. Jak nie mam w torebce, no to mam zawsze w pralni. Też mi zaoszczędza dużo czasu i w ogóle nie zajmuję się czymś takim jak zapieranie plam. Po prostu je pryskam, czekam i tyle. Tutaj mam płyn do płukania. Oprócz tego, że to jest świetna sprawa, no bo ja uwielbiam, kiedy pachną mi ubrania. Też mam wrażenie, że wszystko jest takie czystsze. To uwielbiam ten płyn do płukania. Bardzo, bardzo fajny. On był swego czasu dostępny w Lidlu, można go kupić na bazarkach, można go kupić w internecie. I jeżeli chodzi o taki lifehack prawdziwy, to jak myję podłogę, do wody z płynem do podłogi dodaję kropelkę płynu do płukania. Naprawdę polecam Wam absolutnie. Na dłużej starcza i jest trochę mniej kurzu. Nie musi to być ten, może być to każdy inny. Jeżeli chodzi o zapasy, to również zawsze staram się mieć takie zapasy ściereczek, zmywaków. Wiecie, że ja uwielbiam takie rzeczy. Absolutnie. Ale ja tutaj mam zmywaki, które kupiłam stricte do kuchni, bo ten Scrub Daddy to jest tak bardziej do sprzątania. Ja uwielbiam takie rzeczy, więc dlatego mam i zawsze mam zapas, żeby właśnie nie lecieć na łeb na szyję i nie kupować, bo mi zabrakło, tylko to sobie akurat kupiłam w Jastarni. To jest moja taka pamiątka z Jastarni, w takim sklepie, no takim wielobranżowym na GD. 5 zł kosztowały te zmywaki, a to kupiłam w Lidlu. I też te ściereczki świetnie mi się sprawdzają do sprzątania, do przecierania. One są przeznaczone do różnych rzeczy, do szyb, do drewna i tak dalej, i tak dalej. Super i też staram się fajnie je nasączyć jakimś takim ładnym zapachem. Znowu Zoflora też bardzo lubię i wtedy tak pięknie wszystko pachnie. Fajny hack moim zdaniem, żeby mieć coś takiego przy sobie do odplamiania. Ja akurat te rzeczy kupiłam w Stanach i to nie musi być wcale to. Ale w Rossmanie jest bardzo dużo takich rzeczy do odplamiania, jakieś mydełka, też bardzo fajnie one się sprawdzają, ale zawsze mam w swojej torebce. Wychodzimy gdzieś, no nie wiem, z dziećmi, nie tylko z dziećmi, to jest fajna sprawa. Kolejna rzecz to są takie chusteczki do suszarki, ale ja nie wykorzystuję ich do suszarki, bo ja nie mam suszarki niestety, bardzo bym chciała mieć. Wiem, że to jest takie nie do końca ekologiczne i to mnie powstrzymuje. To świetnie mi się sprawdza do szafy. Te chusteczki, po prostu wystarczy wyjąć jedną i gdzie nie gdzie taką jedną chusteczkę wsadzić między ubrania. Słuchajcie, tak pięknie wszystko pachnie. Otwieramy szafę i już mamy taki zapraszający zapach. Też się wydaje, że jest czyściej. Lubię też ten Swiffer, dlatego że on mi fajnie służy do czyszczenia żarandoli, do czyszczenia właśnie listew, więc nie zabiera mi to nie wiadomo ile czasu. Staram się to robić na bieżąco, żeby nie dopuszczać do takiego ciężkiego brudu. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby zaoszczędzić i szanować swój czas przede wszystkim. Kochani, nie chciałabym też zarzucić Was tymi wszystkimi radami za jednym filmem. Wiem, że tak się trochę za bardzo rozgaduję, ale chciałam, żeby to był taki
słowem wstępu filmik trochę do tej naszej serii. W każdym razie myślę, że trzeba używać takich rzeczy, które się nam dobrze sprawdzają. Ja zwracam bardzo na to uwagę, żeby prać te wszystkie rzeczy, bo słuchajcie, jeżeli myjemy czymś brudnym, no to mamy brudną podłogę, brudną łazienkę, jeżeli myjemy brudną szmatą i to nie ma sensu, po prostu to jest strata trochę naszego czasu cennego, więc zawsze mam te rzeczy uprane, zawsze myję czystymi rzeczami, mam uprane zmywaki, gąbki, wszystko piorę, wszystko myję w zmywarce, co się da myć, nie zajmuję się myciem ręcznym, no zdarzają się takie rzeczy niestety, ale no na przykład to do bananów, to też jest fajna sprawa, nieraz Wam pokazywałam, to piorę rzeczywiście, piorę, myję to ręcznie, bo to też się kurzy, mnie to denerwuje, tutaj jedzenie, prawda, trzymamy i tak dalej. To kupiłam w TK Maxie. To jest fajne, bo te banany jakoś tak mam wrażenie, że mają dłuższą żywotność trochę, a jak nie mają, no to wykorzystuję je do ciasta, to na przykład je zamrażam, obieram i zamrażam i mam do jakiegoś koktajlu, kroję na małe kawałki albo na taką papkę, no bo czasami one są naprawdę czarne. Jak są czarne, to są słodsze. Mrożę duże rzeczy, tak samo właśnie, tak jak Wam wspominałam, piorę. Staram się zaoszczędzać sobie czas przez to, że mam ten plan sprzątania. Możecie tak sobie to zorganizować, zmienianie pościeli w poniedziałki i do tego można jeszcze coś dorzucić, nie wiem, prasowanie, jeżeli się tym zajmujecie, czy na przykład tego dnia myję łazienki, lustra, ścieram kurze i nie rzucam się na wszystko, tylko staram się tą pracę sobie organizować, też nie zawsze to wygląda może wszystko estetycznie, ładnie, ale działa. Tak samo mam taką szafkę tutaj w kuchni. Próbowałam wiele razy ją tak zorganizować, żeby to było piękne, idealne, ale to tak po prostu nie działa. I to też jest ok. Musimy dać sobie przyzwolenie na to, że nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie posprzątać. Czasami po prostu nie mamy na to siły i też to jest w porządku. Nie zarzucajmy się tymi wszystkimi obowiązkami i pamiętajcie, że dom jest do mieszkania, nie tylko do tego, żeby to wszystko pięknie wyglądało i mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że do czegoś Wam się przydał. Wiem, że taki może trochę ogólny, ale będą bardziej konkretne na pewno. Dajcie znać, jakie Wy macie rady. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ściskam Was mocno. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze. Jest to dla mnie bardzo duża motywacja do dalszego nagrywania. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Hej.